Rozmawiamy z posłem Andrzejem Adamczykiem z Sejmowej Komisji Infrastruktury. Witam pana. Panie pośle, Sławomir Nowak nie ma szczęścia, będzie głosowany wniosek o wotum nieufności wobec niego. Wnioskodawcy idą za głosem społeczeństwa. Za jakim głosem pójdzie Prawo i Sprawiedliwość i jak zagłosuje w tej sprawie? Jeżeli chodzi o wnioskodawców, panie redaktorze, to tutaj bym z panem polemizował. Bo gdyby wnioskodawcy szli za głosem społeczeństwa, to nie wstrzymaliby się w głosowaniu nad wnioskiem o wotum nieufności dla Donalda Tuska. Bo razem z rządem Donalda Tuska odszedłby Sławomir Nowak. I to jest poza dyskusją. Wnioskodawcy wywołują debatę. Wywołują debatę wokół infrastruktury, ale myślę, że przede wszystkim z myślą o swojej popularności. Ale to taka dygresja na początek. Zaś co do Sławomira Nowaka. Panie redaktorze, przez ostatnie pięć lat bardzo uważnie analizujemy wszystko to, co dzieje się w sferze transportu publicznego, w sferze budownictwa infrastrukturalnego, mieszkaniowego, ogólnego, w sferze dotyczącej chociażby Poczty Polskiej. I w każdej z tych dziedzin można by powiedzieć, że co kwartał można wyrzucać ministra na twarz. Nie odwoływać, wyrzucać. Bo w każdym przedsiębiorstwie obowiązuje zasada, w każdej organizacji obowiązuje zasada, w każdej instytucji obowiązuje zasada. Szkodnik, a zwłaszcza szef będący szkodnikiem, nie może zawiadować tej instytucji, nie może przysparzać jej kłopotów, a przede wszystkim strat finansowych. Mówimy o instytucjach, mówimy o organizacjach finansowych, gospodarczych, ale kiedy mówimy o organizacji państwa, to żaden szkodnik na fotelu ministerialnym nie może zasiadać i pogrążać to państwo w chaosie. A wszystko to, o czym mówię, jest udziałem zarządzania polską infrastrukturą przez Sławomira Nowaka. Także na pytanie, jak Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało, mogę odpowiedzieć, Prawo i Sprawiedliwość będzie, posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą głosowali zgodnie z własnym sumieniem. Będą wobec tego głosowali w obronie państwa polskiego przed szkodnikami. Bo jeżeli premier nie jest w stanie wyegzekwować właściwych form zarządzania od swojego podwładnego, czyli ministra, to parlamentarzyści w imię obrony interesów państwowych powinni takiego ministra usunąć i to natychmiast. Stąd też nie możemy głosować inaczej. Nie możemy głosować inaczej chociażby w związku z tym, że poprzednik ministra Sławomira Nowaka, przypomnę, Cezary Grabarczyk, znany nam z wielu tych negatywnych dokonań, był odwoływany kilkakrotnie, niestety bezskutecznie. Kilkakrotnie na wniosek między innymi posłów Prawa i Sprawiedliwości.